guwernantka. Eliza Anna Prill urodziła się 12 lutego 1851 roku w Paryskan jako piąte dziecko Kurta i Anny Prillów. Jej ojciec był rolnikiem gospodarującym na małym gospodarstwie, z którego trudno było wyżywić powiększającą się w zastraszającym tempie rodzinę. Dopiero przedwczesna śmierć Kurta powstrzymała dalszy rozrost rodziny. Gospodarstwem zajął się najstarszy syn Franz. Matka dziewiątki Prillów, z których o dziwo żadne nie odeszło w młodości, wdowa Anna, prowadziła stojący na końcu wsi u podnóża tajemniczej paryszkowskiej góry rodzinny dom. Eliza zapewne zostałaby żoną okolicznego Bauera i rodziła mu potomków w tempie 1 na 2 lata, przedwcześnie się starzejąc. W wieku 8 lat uśmiechnęło się do niej niespotykane szczęście. Dziewczynka uczęszczała do elementarnej szkoły ludowej w Paryskę, której prowadzenie wspierała finansowo rodzina von Schwerinów. W przeciwieństwie do pozostałych uczniów, dla których obowiązek szkolny był dopustem bożym, mała Eliza uczyła się chętnie i pilnie. W listach do filantropki nauczyciel Lehmann wielokrotnie wychwalał postępy w nauce i pracowitość małej Prillówny. Niestety szanse na dalszą edukację uzdolnionej dziewczynki były znikome. Po skończeniu 4 klas, opanowaniu sztuki czytania i pisania, matematyki w zakresie działań podstawowych, geografii i historii Królestwa Prus, zakończyłaby się edukacja małej. Jednakże los postanowił inaczej. Jenny Adelaida von Schwerin postanowiła pewnego wiosennego dnia 1859 roku odwiedzić szkołę i osobiście poznać pilną uczennicę. Kobiecie towarzyszył 4-letni syn Otto Heinrich. Eliza zapamiętała go jako uroczego aniołka, którego twarz okalały złote loki. Hrabina obejrzała szkołę, pogłaskała parę wymytych na tę okazję blond główek, uprzejmie wysłuchała przygotowanych na jej cześć deklamacji, a następnie wypytała małą, zaczerwienioną po czubki uszów Elizę o rodziców, rodzeństwo i ich gospodarstwo. Na koniec pochwaliła dziewczynkę za pilną naukę i o dziwo, co raczej jej się nie zdarzało wobec dzieci z gminu, ucałowała małą w czoło. Mała bardzo przypadła hrabinie do gustu. Dziewczynka była ubrana skromnie, ale czysto, wysławiała się ładnie. Mimo że do progu kobiecości dzieliło ją parę lat, było widać, że jak dorośnie, będzie piękną kobietą i tak też się stało. Po latach nazywano ją w pałacu w Wildenhof piękną Elizą. Również Otto Heinrich z uroczego blond aniołka wyrósł na dorodnego młodzieńca. Jenny Adelaida von Schwerin nie zapomniała o małej uczennicy. Kiedy nadszedł kres jej edukacji w wiejskiej szkółce, wezwała do pałacu ojca dziewczynki i odbyła z nim krótką rozmowę, podczas której złożyła propozycję dalszego finansowania edukacji Elizy. Prill zgodził się bez wahania, zwłaszcza że hrabina wspomniała o leżących odłogiem łąkach, które rolnik mógłby dostać w darmową dzierżawę. Jesienią 1862 roku Eliza pożegnała rodzinny dom i rozpoczęła edukację w Königin Luise Schule w stolicy prowincji Königsbergu. Dyrektor tej sławnej szkoły gimnazjalnej dla dziewcząt z dobrych domów, Julius Leopold Sauter, solennie obiecał filantropce, że osobiście dopilnuje przebiegu edukacji jej protegowanej. Po ukończeniu z wynikiem celującym nauki w szkole gimnazjalnej, Eliza, idąc za namową hrabiny, zaczęła edukację w założonym przez Johanna Friedricha Herbarta uniwersyteckim seminarium pedagogicznym w Königsbergu. Przez parę kolejnych lat poznawała tajniki zawodu nauczyciela. Ukształtowana według tez, które Herbart wyraził w swych znanych dziełach, dla przypomnienia, pedagogika ogólna wyprowadzania z celu wychowania z 1806 roku oraz wykłady pedagogiczne w zarysie z 1834 roku, dziewczyna mogła wrócić na prowincję, aby nieść kaganek o świat. Eliza widziała się już w roli nauczycielki w szkole miejskiej w Landsbergu albo może nawet w stolicy okręgu Prusy-Sielau. W sąsiednim okręgu frydlandzkim w Bartenstein, znacznie większym od Landsbergu, liczącym prawie 6,5 tysiąca mieszkańców mieście, znajdowało się otwarte w październiku 1871 roku Królewskie Gimnazjum Męskie, które poszukiwało nauczycieli.
Eliza otrzymała list od dyrektora, doktora Alfreda Schott-Mullera, który namawiał ją do przyjęcia pracy w prowadzonej przez siebie instytucji. Jednakże grzecznie odmówiła, gdyż słyszała niepochlebne opinie o tym garnizonowym mieście. Jej protektorka miała w stosunku do świeżo upieczonej nauczycielki własne plany. Chciała, aby została guwernantką jej 13-letniej córki Eugenii Luizy. Gdy latem 1873 roku Eliza pojawiła się w pałacu Wildenhof, aby objąć posadę guwernantki najmłodszej córki hrabiny, młody hrabia odpoczywał po trudach nauki w szkole kawalerii. Jesienią planował powrót do Berlina i wstąpienie do prestiżowego regimentu stanowiącego straż osobistą cesarza. Eliza pamiętała go jak przez mgłę, wszak sama miała wtedy 8 lat, jako uroczego 4-letniego malca, towarzyszącego matce podczas wizyty w szkole w Paryskę. Zdarzenia, które jak wiemy diametralnie odmieniły jej los. Teraz zobaczyła zaś niesamowicie przystojnego 18-letniego młodzieńca, noszącego elegancki mundur cesarskiego kawalerzysty. Otto Heinrich był wysoki, przewyższał ją o głowę. Złote loki zniknęły, zastąpione krótko przystrzyżonymi włosami. W jego przystojnej twarzy niezwykłe były błękitne, przenikliwie patrzące oczy. Wystarczyło parę spojrzeń młodzieńca podczas uroczystego, powitalnego obiadu i Eliza poczuła, że grunt usuwa się jej spod nóg. Początkowo świeżo upieczony kawalerzysta nie zwrócił na nią uwagi, ale z czasem, podczas kolejnych posiłków, zauważyła, że zaczyna się jej coraz częściej przyglądać. Kiedy przypadkowo okrzyżowały się ich spojrzenia, czuła, że rumieni się aż po czubki uszów, a po twarzy hrabiego błąkał się tajemniczy uśmiech. Któregoś wieczora Eliza usiadła przy sekretarzyku i z zamkniętej na klucz szuflady wyjęła oprawiony w skórę pamiętnik. Otworzyła w miejscu zaznaczonym misternie haftowaną zakładką. Strona pokryta była równym kaligraficznym pismem. Delikatnie przesunęła palcem po papierze, czując opuszkami palców jego lekko chropowatą powierzchnię. Umoczyła w kałamarzu stalówkę i zaczęła pisać. Wiem, że gdzieś jesteś, tak bardzo tęsknię za tobą. Nie wiem, jak masz na imię, może czujesz się tak samo samotny. Musiałam cię już kiedyś poznać, czyżby w poprzednim wcieleniu? Może minęliśmy się już w życiu? A może znamy się od pewnego czasu? A może to on? Wiem, że to wszystko musi pozostać we mnie, nikt nie może się o tym dowiedzieć. Nie rozumiem, po co piszę te słowa. Może przeczytaj, jak ktoś obcy, kto nie powinien. Może piszę je dla ciebie? Nie można żyć bez serca. Moje serce się zamknęło. Zamurowałam je w sobie po tamtej historii w Königsbergu. Postawiłam tamę i tam zbierają się moje emocje, pragnienia, bóle, nadzieje. Na razie nie może być inaczej. Zbieram więc wszystko w sobie i tęsknię za tobą. Zadaję sobie pytanie, czy tęsknota i uczucie samotności są złe? Czy powinnam się wstydzić tego, co czuję? Sama nie wiem. Jeśli tak, to trudno, nie potrafię zniszczyć tego, co jest w moim sercu, ale obiecuję, że nie będę nikomu o tym mówiła, nikomu się żaliła. Boże, ty to wiesz, co z tą wiedzą zrobisz. Twoja sprawa. Ja jestem tylko człowiekiem. Najważniejsze w życiu jest uczucie bliskości z drugą osobą. Stworzono nas, abyśmy żyli parami, inaczej jesteśmy samotni, pomimo otaczających nas ludzi, rodziny i przyjaciół. Szczęśliwi są ci, którzy odnaleźli w życiu drugą połowę. Niezmiernie głupi, którzy to mają, a nie zdają sobie z tego sprawy. Miałam to, ale straciłam z własnej winy i teraz rozpaczliwie tęsknię za tym. Dziewczyna odczekała chwilę, aż wyschnie tusz, zamknęła pamiętnik i schowała go na miejsce. Uniosła głowę i spojrzała w okno. Pieszczona delikatnie przez wiatr firanka cięła promienie zachodzącego słońca na złote tańczące po podłodze plamy. Odnajdę cię, choćbym miała szukać cię na końcu świata, pomyślała. Tamtego lata Otto Heinrich nie miał na tyle śmiałości, aby wykonać pierwszy ruch. Może był jeszcze za młody i zbyt mało doświadczony w sprawach sercowych? Dzieliło ich pochodzenie. On był arystokratą, hrabią, spadkobiercą wielkiego majątku, a ona zaś tylko guwernantką. Wielokrotnie nocami, gdy za oknem koncertowały miliony świerszczy, kiedy myślał o pięknej guwernantce, czując, że gorąca młodzieńcza krew uderza mu do głowy, chciał zakraść się do jej położonego piętro niżej pokoju.
Świadomość, że mógłby zostać przyłapany na tych nocnych peregrynacjach, powstrzymała go. A nawet gdyby przełamał obawy i zastukał do jej pokoju, to co by jej powiedział? Gdyby, w co bardzo wątpił, uchyliła drzwi? Któregoś sierpniowego dnia, kiedy przełamywało się lato, postanowił napisać do niej list. Pomyślał, że mógłby wsunąć go dyskretnie pod jej drzwi podczas jej lekcji z Eugenią Luizą. Przelał na papier wszystko, co przepełniało jego młodzieńcze serce. Przeczytał i podarł na drobne kawałeczki, wyzywając się od durniów. Aby ostudzić rozpaloną głowę, popędził do stajni, kazał stajennemu osiodłać ukochaną klacz Arabellę i chwilę później gnał leśnymi bezdrożami wokół wzgórza Gojda w kierunku na leśne stawy i dalej przez Rositen wielkim łukiem na Prüssisch Eilau. Wracał przez Landsberg, gdzie zatrzymał się na kufel zimnego piwa w karczmie pod lipami. Po podarciu kilkunastu kartek cennego papieru listowego, co spotkało się z dezaprobatą ochmistrzyni Horst, i wypiciu morza piwa w landsberskiej karczmie pod lipami, dał sobie spokój. Nastała jesień i zaczęły się przygotowania do wyjazdu młodego hrabiego do Potsdamu. W regimencie miał się stawić 4 listopada. Ceremonia pożegnalna odbyła się rankiem 1 listopada. Cała pałacowa służba ustawiła się w szeregu w holu. Na zewnątrz czekał załadowany bagażami powóz, który miał zawieźć młodzieńca do Königsbergu, gdzie następnego dnia rano wsiądzie do pociągu do Berlina. Po pożegnaniu z matką i rodzeństwem hrabia pożegnał się ze służbą, poczynając na ochmistrzyni Horst i kamerdynerze Johanie. Guwernantka Eliza stała trzecia w kolejności. Podał jej rękę i lekko uścisnął, czując, jak delikatna jest jej dłoń. W ostatniej milisekundzie tego uścisku poczuł coś dziwnego, coś, co czuje się podświadomie. Jej dłoń, jej ciało nie chciało stracić kontaktu z jego dłonią. Oderwać się, przerwać uścisku. Tak jakby ta dłoń chciała powiedzieć: zostań, nie odchodź, tęsknię za tobą, jestem twoja na zawsze. Było to tak ulotne, tak krótkotrwałe, podświadome, iż dopiero gdy wsiadł do powozu, zaczęło do niego docierać, co się stało. Jego racjonalna część duszy trąbiła na całego, że to przypadek, że to nie ma sensu, bo skąd, bo jak? Bo takie rzeczy dzieją się tylko w tanich romansidłach. Całą drogę do Königsbergu czuł ten uścisk, tę trwającą milisekundy pożegnalną pieszczotę dłoni. Analizował to milion razy, obracał w myślach, odrzucał swą racjonalnością, negował, ale to wracało i wracało.